Witajcie moi drodzy, wiara w czasach epidemii, odcinek drugi, kontynuacja tego pierwszego. Jeśli to oglądacie, to znaczy, że rano czy w ciągu dnia dzisiaj zobaczyliśmy się. Dziękuję, że przyszliście też teraz na wieczór na modlitwę wspólną. Moi drodzy, ja tę modlitwę spróbuję poprowadzić. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że robię takie rzeczy pierwszy raz, więc to też nie jest jakieś takie super komfortowe dla mnie, ale mimo wszystko spróbuję i was do tej modlitwy zapraszam. Więc chciałbym, żebyście teraz zajęli sobie wygodne miejsce. Takie chyba najlepiej będzie usiąść, chociaż jakby ktoś chciał klęknąć sobie albo stać. Nie polecam leżenia, bo można zasnąć. To proszę, żebyś teraz taką pozycję ciała przyjął, jaka ci pasuje do modlitwy. I wiem, że to jest trudne, bo z boku ten właśnie gdzieś tam jest ten ekran i ja z tego ekranu gadam. Ale proszę Cię, zapraszam teraz bardzo serdecznie, żebyś na chwilę się wyciszył. Możesz sobie zamknąć oczy. Spróbuj posłuchać swojego oddechu przez chwilę. Spróbuj się wyciszyć i uświadomić sobie, co masz teraz w sobie. Jakie myśli, jakie uczucia, co wypełnia teraz Twoje wnętrze, Twoją głowę, Twoje serce. Przez chwilę sobie o tym wszystkim pomyśl, poczuj. Pobądź sam ze sobą teraz przez dłuższą chwilę. I teraz, kiedy już jesteś świadom samego siebie, jest Twoje ja jestem tu i teraz, zaproś do tego ja jestem Pana Boga. Naprawdę, cokolwiek działoby się w Twoim wnętrzu, nie jest przeszkodą dla Niego, żeby przyjść na spotkanie z Tobą. On po to stał się człowiekiem, właśnie po to stał się człowiekiem, żeby być bliskim temu wszystkiemu, co my przeżywamy. Więc spróbuj sobie teraz też przez chwilę uświadomić, że On jest tutaj obecny z Tobą, z nami, w tym spotkaniu. Pozwól, żeby teraz przez chwilę Twoje ja jestem z Jego ja jestem się przenikało. Znowu zamknięte oczy, chwila ciszy, w takiej świadomości, że Boże, Ty tu jesteś, ja tu jestem. Ja chcę Ciebie, Ty chcesz mnie. Ja Ciebie przyjmuję, Ty mnie przyjmujesz. O to chodzi w tej chwili ciszy, żeby w taki sposób pobyć razem z Nim. I teraz chciałbym Cię też zaprosić, poprosić, żebyś posłuchał własnego serca i powiedział teraz Panu Bogu. Możesz sobie nawet szeptać, jeżeli to Ci jest tak lepiej, ale może tylko we własnym wnętrzu, w sercu. Powiedz mu o tym, co jest dla Ciebie rzeczywiście ważne. Co dzisiaj wypełnia Twoje serce? Czy coś, czego się boisz? Czy coś, za co chcesz Mu podziękować? Może chcesz Go za coś przeprosić? Może chcesz po prostu Go pouwielbiać, pobyć w Jego obecności ze wzniesioną, z podziwem głową. Ja teraz powiem, jak tą modlitwę zakończyć, ale chciałbym, żeby ten czas Twojego mówienia do Pana Boga trwał tyle, ile będziesz czuł, że powinien trwać. W sensie nie przerywaj go dlatego, że ja teraz gadam, tylko jak skończę, to potem zrób to, co powiem po takim czasie, jaki będziesz potrzebował. Jak spotykamy się z drugim człowiekiem, który umie nas słuchać, to mamy takie doświadczenie, że mówimy i w pewnym momencie, że powiedzieliśmy wszystko. Że się już z naszego serca wypowiedziało, wylało to wszystko, co chcieliśmy powiedzieć. To mów teraz też tak za chwilę. Dokończ swoją rozmowę z Panem Bogiem, mówiąc do Niego tyle, ile będziesz potrzebował.
postaraj się wyczuć ten moment, kiedy będziesz miał już to wewnątrz taką świadomość, że Panie Boże, już Ci powiedziałem wszystko, już Ci powiedziałam wszystko, co miałam do wypowiedzenia. I tu jest bardzo ważny moment. My często modlitwę naszą w tym momencie kończymy, a tutaj chodzi o to, żeby przez chwilę zostać w takiej postawie otwartości i zasłuchania i powiedzieć, Panie Boże, ja już Ci wszystko powiedziałem, a teraz pozwalam, żebyś Ty powiedział do mnie to, co Ty chcesz. Nie wiem, może zrodzi się w Tobie jakieś słowo albo jakiś obraz, może będzie cisza na ten moment, ale nawet jeżeli to będzie tylko cisza, to stanie w takiej otwartości na Jego słowo może sprawić, że na przykład jutro w ciągu dnia zobaczysz jakieś znaki Jego obecności. Chodzi o to otwarcie serca. Więc teraz jeszcze trochę zostań w ciszy, dokończ tę modlitwę tak, jak zaproponowałem, a ja już teraz na ten moment będę się stąd powoli wycofywał. Oczywiście przypominam o tym, żeby subskrybować kanał, dawać dzwoneczek, wysyłać też informacje o tych modlitwach do innych, tych konferencjach, tych modlitwach Wiara w czasach epidemii do osób, których wierzę, że może to być im pomocne, że mogą tego potrzebować. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Z Bogiem.